Teraz dobrze chyba będzie, nie? Siemano, siemano, i z tej strony Meksikano. Słuchajcie, 1 maj, święto, może o nim trochę opowiem, o moich wspomnieniach, ale później. Dzisiaj was zabieram was na pana Tadeusza. I nie chodzi tu o książkę i nie chodzi też o wypicie ze mną flaszki, chociaż pewnie nie jeden by się skusił, żeby takową flaszkę ze mną zrobić. Jedziemy, słuchajcie, na miejsce, gdzie kręcone były sceny do pana Tadeusza. Tam jest jezioro Czarne, z tego co kojarzę. Tam jest też plaża i wedle zdjęć poprzedniego roku i z 2022 jest całkiem przyzwoite miejsce do poszukiwań. Jest pomost, więc póki nie zajedziemy, nie sprawdzimy, czy okaże się to mech, czy okaże się sztosik. Zapraszam was więc na poszukiwania w rejonach kręconego filmu pana Tadeusza nad jezioro Czarne. No chyba drogę sobie odpuścimy. Pogoda ładna, wszystko przygotowane, Oktawia zatankowana, więc nic nie pozostało, jak jeszcze wziąć coś do śniadania, ale gdzie to kupić 1 maja? Może będzie coś otwarte. Jedziemy, słuchajcie, spotkamy się prawdopodobnie na miejscu. Tak. Taki wstęp właśnie sobie wymyśliłem. Po jakiejś 20-minutowej trasie, jadąc w kierunku, słuchajcie, na Jeleniewo, a potem w kierunku na Sidory, dostaniemy się do miejscowości Smolniki. Tak się miejscowość nazywa, Smolniki. Będziemy też mijać po drodze Cisową Górę. Polecam wejść na sam szczyt Góry Cisowej, bo fajny widok. Szczególnie kiedy świeci słońce i przejrzyste jest niebo, czyli nie ma chmur. I jesteśmy teraz tu w Smolnikach. Słuchajcie, co mogę powiedzieć? Tutaj troszkę pod górę, jak widać, to jest kupa parkingu. I to jest dobrze. Tu są jakieś ławeczki, inne pierdółeczki. Tam jest kierunek na plażę, to widać, i tam się udamy. Tu jak pod górkę trochę podejdziecie, to po tej stronie drogi macie wejście na miejsce widokowe, gdzie właśnie kręcili pana Tadeusza. Niesamowite. Ale co jeszcze godne uwagi, i to słyszałem od wielu już osób, sam no nie testowałem, ale słyszałem, może przetestuję, dlaczego nie. Macie też tutaj przy samej drodze, oprócz sklepu, macie gospodę Jaćwing. Jak widzicie, jadło wiejskie i tak dalej, i z tego co słyszałem, naprawdę żarcie tu jest sztos. Naprawdę super żarcie. Nie wiem, może przetestuję, no na pewno nie dzisiaj, nie teraz, bo raczej jest zamknięte, ale tak słyszałem, że od tych ludzi, którzy tu korzystali z tego, z tej jadłodajni, że żarcie jest sztos. Nie jest tanie, ale jest superanckie. My spróbujemy udać się na tą plażę, tąże drogą. Widziałem, że można tam dojechać, więc to jest duży plus. No i spróbujemy się spotkać na tej plaży. Zobaczymy jak ona wygląda i możecie zrobić wywóz szamba, jak chcecie. To dla każdego coś dobrego. Bo wiecie, różnie to bywa. Zdjęcia z poprzedniego roku nie muszą się wcale zgadzać z tym, co jest teraz obecnie. Bo może woda znowu przybrała, a może pomost rozebrali, a może nie wiadomo co jeszcze. Także spotkamy się na plaży. Ja zaryzykuję i pojadę z Kodą. Widziałem w tamtym roku tam samochody jakieś stały, więc jest duża szansa, że da się jakoś dojechać. No to słuchajcie, wychodzimy, a miejsce jest, powiem wam, że ekstra. Popatrzcie tylko na to, co mnie w tym momencie tutaj przywitało. Przede wszystkim miejsce na palenisko. Tu już jest super plus. Bardzo dużo wiatr, które ja widzę, a których wy jeszcze nie widzicie. Gdzieś są tam kible. Jak widać, w ogóle wszystko w terenie takim dość górzystym, więc no, powiem wam, że bajera. W terenie takim, widzicie, górzystym i zalesistym, super zalesistym. Tak jak widzicie, tam są kibelki, tam są, można pójść gdzieś na górkę. Super miejsce, naprawdę. Ja tu jestem pierwszy raz. Popatrzcie, jaka ogromna wiata. Być może tutaj nawet coś sprzedają, jak widać. A widać? Bo nie wiem, bo ściemnił się obraz. Jest też pomost. Oczywiście jednak woda przybrała, ale nie będzie nas to
zrażać, ponieważ i tak do tej wody spróbujemy się dostać. Na pomost wejść można, więc to już jest jakaś część sukcesu. Czy na tym pomoście daleko dojdziemy, trudno mi powiedzieć i trudno mi też powiedzieć, czy coś w tej wodzie jest. Normalnie latem to te nogi z pomostu są do połowy odsłonięte, ale tam, zobaczcie, co się tam dzieje. Tam ktoś chyba jest kamperem, bądź też minivanem. Jak widzicie, czyli można tu też pokampić. Czy za darmo? Prawdopodobnie za darmo. Prawdopodobnie za darmo, więc naprawdę sztosik. Tam interesuje mnie też ta plaża i tam zejście, bo tam się też pewnie ludzie kąpią. Tutaj też widziałem, że się kąpią. Może być ciekawie. Może być sztos, a może być kicha. No i zobaczcie, będziecie mieli taki widok i taki dźwięk o poranku, jak wstaniecie. Woda niestety jeden minus, że strasznie zasyfiała, ale nie dlatego, że jest brudna, tylko dlatego, że wszystko pyli i te wszystkie pyłki po prostu osiadają na wodzie, co powoduje, że ta widoczność jest dużo, dużo mniejsza. No, tereny, powiem wam, że przepiękne. Nic nie zostało, bo jedzenia nie kupiłem, nic nie zostało, słuchajcie, jak? Nic nie zostało, jak przebrać się i wskakiwać w wodę. I zaczniemy chyba tutaj. Obszukamy dokąd się da, a potem pójdziemy tam, a potem będziemy jeszcze obszukiwać plażę, więc może być fajnie. Takie mam założenie, że będzie fajnie. I tyle, no zapraszam na poszukiwania, no co ja tu będę gadał. A, ktoś mi mówił, że gdybym się bardziej interesował szkolną, nie chce mi się bardziej interesować szkolną. Ja biorę tylko to, co jest tam wyświetlone gdzieś na tym kanale i tak dalej. Ale o tym łańcuchu wiedziałem, bo gdzieś jakiś tam przeleciał mi shot, że konon był zamknięty ponoć na 3 dni łańcuchem. No i to z tego, jak on i tak nie wychodzi przez te 3 dni. Jedyne, co mu dostarczają, jedzenie taksówką albo nie wiem czym tam, Uberem może. Także ja idę na poszukiwania. Jezioro Czarne, Smolniki, polecam. Pan Tadeusz w tle. A pana Tadeusza można zrobić nad Jeziorem Czarnym w Smolnikach. Tylko takiego, wiecie, takiego... O co chodzi, wiecie, nie? No to startujemy. Pierwszy sygnał na tak pięknym miejscu. Czy go wykopałem? Wykopałem, czy nie wykopałem? Trudno jeszcze mi to stwierdzić, ale jak zwykle pewnie nie wykopałem. Jest, słuchajcie, coś mamy i jest to, nie wiem czy będzie widać, jest to nic innego jak 10 groszy i nic więcej nie proszę. Mamy dyszkę. Początek obiecujący. Kolejną rzeczą, jaką widzę, to jest guzik. A co to za guzik? Guzik piękny, zdobiony. Guzik, trudno powiedzieć od czego i po czym, raczej chyba guziczek współczesny. A może i nie współczesny. Ale za mało, słuchajcie, zniszczony, żeby nie był to guzik niewspółczesny. Pan Tadeusz jego nie nosił. Bardzo mało sygnałów. Myślałem, że będzie dużo, dużo więcej i tak naprawdę jestem zaskoczony niemile zaskoczony. Jeszcze tutaj nic nie trafiłem. Niby był sygnał, a sygnału nie ma. Amba Fatima. A nie jest. Przepraszam bardzo. Pa złotko. Pusto tu, pusto. Nie ma żadnego sygnału prawie. No nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie lepiej, ale szukamy na razie dalej. Kopnąłem czy nie kopnąłem? I co, jeżeli kopnąłem? Wow, mamy piękną końcówkę żarówki. No fajnie, że ktoś rzuca żarówki z samochodu, bo to jest żarówka z samochodu.
no do wody, bo można bardzo fajnie się można na to nadzieć. Ciekawe, kto jest tak pomysłową osobą, żeby takie rzeczy robić, a potem pewnie przychodzi tu się kąpać. No cóż, Polska. A co my tu mamy za zlepek? Na pewno mamy muszle. Małża odchodzi. Niepamięć. No będziemy grzebać, słuchajcie. Coś tam szeleści, ale w tych odmętach. O, już chyba widzę nawet. Coś mamy. Coś mamy i to jest... Czyżby znowu... No znowu, słuchajcie, 10 groszy. Na to wychodzi. Chyba 10 groszy. Tak bym obstawiał. Co to sypie tak 10 groszówkami? Czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie. 10 groszy, drugie 10 groszy. Kurde, nie uwierzycie. Kopałem kurde i znowu 10 groszy. Z plaża 10 groszówek, a właściwie woda 10 groszówek. No bo jak to inaczej nazwać, jak kolejna wpadła dyszka. Ja nie wiem, o co chodzi. No to w końcu mamy, patrzcie, nic kurde nie widać, nic. Mamy w końcu kapsel. A jaki to kapsel? A pan Lech przyjechał do nas tutaj w odwiedziny. Dzień dobry, panie Leszku. Czy mogę pomóc? Czy coś jeszcze tutaj mamy? Chyba nic więcej. Oprócz pana Leszka. Powiem wam, że ja mam bekę. Naprawdę mam bekę. Patrzcie, co wyciągam. Ktoś chyba nawrzucał tych dziesiątek. Bez kitu, bo kolejne 10 groszy. Nie wierzę, po prostu, słuchajcie, nie wierzę. Czy ktoś tu, kurde, przyszedł i miał pełną kieszeń dziesiątek? No ale mamy dyszkę, 10 groszy znowu. No to dostaliśmy awans, słuchajcie. Awans na 20 groszy. No tyle się dziesiątek wyjęło, że w końcu wpadła 20. A tak ogólnie to naprawdę jest tu puściuteńko i naprawdę nie ma żadnych konkretniejszych sygnałów. No cóż, do sakiewki. I szukamy dalej. Na żywca, czy coś będzie tym razem, czy nie będzie. O, to jest pytanie, Meksyk w szoku. I nic nie widzę. I nic nie będzie chyba. Tak. Nie, kurna, jest, słuchajcie, jest. Coś tu mamy. A mamy grosza. Grosz do grosza i będzie kokosza. A oprócz grosza nic więcej tu nie widzę. Ale grosz jest. I tyle. I mamy, słuchajcie, kolejny pieniążek, a jest to tym razem grosz znowu. I znowu grosz. Znowu grosz, a okolica zapełnia się coraz bardziej ludźmi. Jak widać, coraz więcej przyjeżdża osób, coraz gęściej się robi. A my szukamy dalej. Tak to mniej więcej wygląda, wiecie? Nic nie widzę, nic nie słyszę, ale idę. No tak to jest właśnie. Jeszcze przy was sygnału nie znajdę, wiecie? Mógłbym coś chociaż puszkę wrzucić, żebyście widzieli, jak to wygląda z boku, nie? No to dupa. Nie pomyślałem o tym w ogóle. I nie ma sygnału żadnego. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam udowodnić, że coś znajduję? Mógłbym pójść tam dalej, nie? Ale tam jest... O! Wszystko dobrze, tylko ja nic nie widzę.
Jest jakiś sygnał na 14. Aluminium. Ale to już spróbujemy kopnąć. Tu. O, tu będziecie. Dobra? Nie obrazi się nikt. Patrzcie, takie kopy się wybiera i z tych kop może coś wyjdzie, a może nic nie wyjdzie. Tak to realnie wygląda akurat na tej plaży. No i bądź tu mądry i kop. Szyszkę czuję pod ręką. Szyszka już jest. Piękna szyszka. I czy coś trafiliśmy, czy nie? Nie wiadomo. Szczerze mówiąc, mamy kolejną piękną szyszkę. Ile tu dobraci, słuchajcie, w takim mule. Coś tam trzeszczy. To dobry znak, że coś trzeszczy. Ale co to trzeszczy, to nie wiadomo. No tak to, słuchajcie, tak to wygląda w realiach. Takie grzebanie się, takie przeszukiwanie i liczenie na farta, bo w takich warunkach kopania, no niestety tak to wygląda i chyba nic nie trafiłem, a sygnał, piękny kamień, słuchajcie, kamień, który nie wiem co z nim zrobię, wezmę go ze sobą, no w sicie chyba nic. Dobra, jesteśmy po poszukiwaniach w wodzie. Jesteśmy po poszukiwaniach w wodzie, czy będzie coś jeszcze. No i jest tu kawałek tego piasku, więc przejdziemy się po piasku. Ach, ale najpierw się rozbierzemy, żeby jakoś tak chociaż wyglądać, że ja chodzę po zewnątrz. No cóż, plaża trochę rozczarowała, właściwie woda trochę rozczarowała. Nie za wiele tego. Nie za wiele tych sygnałów, dużo tych 10-groszówek, jedna 20-groszówka. A cóż, ale chodzi o to, żeby nie wpaść za głęboko w błoto. I to chyba wszystko. O, mamy, słuchajcie, jeszcze 10-groszówka gdzieś tu powinno być. Tak, 62 grosze i guzik. I kamyczek. Reszta pójdzie do Hasioka. To jest urobek dzisiejszego dnia. Nie wiem, czy widać. Dobra, słuchajcie, ja się przebieram, ponieważ nie chcę widać, czy nie widać. To jest urobek. Urobek godzinnego poszukiwania. Ja się przebieram i spotkamy się, słuchajcie, na piasku. Może piasek coś nam da, a weźmiemy inny wykrywacz, bo w monety tym legendem ciężko szukać, wiecie? Znaczy te współcześniaki. Co mogę powiedzieć, słuchajcie, bawię się naprawdę świetnie, jest świetna pogoda i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba już wracać powoli do domu z tego względu, że mam dzisiaj jeszcze grilla. A teraz jestem sam. Co do wyjazdu na Litwę, prawdopodobnie, jeżeli się uda, to jutro bądź też pojutrze i potem drugi wyjazd chyba w niedzielę albo w sobotę. Jakoś tak, słuchajcie. Mam nadzieję, że pogoda nam nie zniweczy naszych planów. Tam też będą poszukiwania, będzie spanie w Oktawii, tak jak mówiłem na wczorajszym filmie. Słuchajcie, musicie się powoli przyzwyczajać, kto chce obserwować dalej Meksykana, że takich filmów, gdzie będę występował tylko ja, gdzie nie będziemy mówili o szkolnej, będzie coraz więcej, jeżeli tak dalej pójdzie. Ktoś mi zarzuca, że ja miałem się odciąć i tak dalej. Pomijmy to. Ja tutaj na koniec chciałem się spotkać z osobami, które dobrze mi życzą, które wspierają kanał. No i oczywiście podziękować, no i jakżeby inaczej odczytać, a żeby odczytać muszę zdjąć okulary, bo oczywiście nie odczytam, żebym się usrał w okularach. I tutaj Jasiek, 2 razy po 5 złotych. Jasiu, bardzo Ci dziękuję, szacun, Jasiek mnie wspiera cały czas. Pierwszy to jest takim
tęczowym serduszkiem, Jasiu, bardzo dziękuję, a drugi to jest z tekstem aktualnie mija 5 lat od braku nałogu. Nie liczę dokładnie, kiedy to było, co do dnia i godziny, bo to nie o to chodzi. Ważne, że jest to plus minus teraz, nie? Czyli teraz jakieś 5 lat u Jaśka też również. To mnie skłania do refleksji, że da się żyć bez alkoholu, bo mi się w kwietniu minęło. Także Jasiek, kurde, my jesteśmy obydwaj pięciolatki. No, tylko, że ty w kwietniu, ja majowy pięciolatek, ty kwietniowy. Jasiek, bardzo ci dziękuję za wsparcie. Nadal jestem o suchym pysku, jak to się mówi. I jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie. A druga osoba to jest Bernard Mielec, 25 zł. Bernard Mielec, ja ciebie też kojarzę. To też nie jest pierwsze Bernarda Mielec wsparcie, za które dziękuję. 25 zł z tekstem pozdrowienia Meksikano. Jeszcze raz dziękuję. Proszę pozdrowić Dankę, tę od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Pozdrawiamy Dankę od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Ja mam ręce uwalone. No i wracamy, słuchajcie, chciałem zrymować, ale już myślę, dobra, może z rymów, bo mi głupi rym na głowę wszedł. I wracamy z tego pięknego miejsca, jeszcze raz wam tu pokażę. Kurczę, jest naprawdę kozacko. Czy jest tu spokój, gwarancja spokoju? Obawiam się, że latem tutaj gwarancji tej nie mieć nie będziecie, ponieważ wydaje mi się, że tu sporo ludzi przyjeżdża. Ale jak widzieliście na początku filmu, jest gdzie przyjechać na nockę. Małym vanem, jakimś busem czy coś, bądź też nawet rozbić namiot. I tam namiot stał, ja widziałem. Natomiast czy jest to płatne, trudno mi powiedzieć. Chyba nie jest to płatne. Nigdzie tutaj nie widziałem żadnej tablicy, która by określała tutaj jakieś warunki w sensie płatności bądź też jakichś innych wymogów. Więc myślę, że warto tutaj wpaść. Jest naprawdę cicho i wiadomo, jak w dzień będzie ludzi i tłok, no bo przychodzą na plażę, tak wieczorem może być tu przekozacko. W ogóle te jezioro, jak się obchodzi, jakby się tak szło, to nie wiem, tam jest jeszcze jakaś wiata. Nie wiem, co to za wiata, czy to przypadkiem nie jest kolejne jakieś miejsce, nie wiem, czy widać stąd, gdzieś w tej okolicy, o tu, może źle pokazuję, ale gdzieś tutaj, o, tam taka czerwona wiatka, więc wieczorkiem na pewno, myślę, czy też w nocy będziecie mieli tu spokój, tutaj też zobaczcie, można rozpalić grilla, jest w miarę czysto, ktoś tu troszeczkę tego pilnuje, może nie w 100%, bo jak widzicie też są śmieci, ale jest dużo pojemników na śmieci, więc tak naprawdę wszystko zależy od nas, jak będziemy o to dbać przyjeżdżając tutaj, bo wiecie, jedni przyjadą i po prostu najzwyczajniej w świecie zostawią te śmieci swoje, no a inni przyjadą i zostawią to miejsce, powiedzmy, w stanie takim, jakim zastali, bądź też lepszym. No i chyba o to chodzi, żeby potem spędzać sobie czas na łonie natury, gdzie jest czysto, a nie gdzie jest butelka na butelce, pobite szkło i wiele innych rzeczy, na przykład kondony też się zdarzają, wierzcie mi, poważnie, no. Może akurat w tym miejscu nie widziałem, ale w niektórych miejscach są też kondony. Co one tam robią, ja nie wiem. Po co to się przyjeżdża samochodem na chwilę do lasu, żeby co, kondona wyrzucić, no. Dzieje śmieszne rzeczy, no ale cóż zrobić. Dużo jeszcze chyba trzeba uczyć u nas wszystkich. Mówię też o sobie, kultury bycia podczas przebywania na łonie natury. Bo mi też czasami zdarzy się coś wyrzucić i potem, o Jezu, dobra, kurna, zapomniałem, nie? Ja nie mówię, że ja tutaj jestem święty, no ale staram się nad sobą pracować, żeby jak najmniej jednak śmiecić w przyrodzie, bo o wiele fajniej się wtedy spędza czas. Ja miałem okazję spędzać czas w tamtym roku w Finlandii i kurde, to mnie naprawdę, myślę, że dużo nauczyło i dało dużo do myślenia, że oni jednak tam w jakiś sposób, wspaniały tekst, trzymają siebie w ryzach, w sensie takim, że po prostu
nie śmiecą, będąc w lesie czy też nad jeziorem. Po prostu chyba to jest już uczone od dziecka. No, u nas jest troszeczkę inne przyzwyczajenie niż w takich krajach chyba jak Finlandia czy Szwecja czy też Norwegia. Nie wiem, nie byłem w Norwegii, nie wiem czy śmiecą czy nie, ale myślę, że nie. Myślę, że bardzo podobnie zachowują się jak i Finowie czy też Szwedzi. Ja Was pozdrawiam, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. No i co, do następnego filmu, a kiedy on będzie? Pewnie jutro. A może w końcu coś na szkolnej się odpali, bo słyszałem coś o jakiejś kupie z Pampersa, ale czy ten film wejdzie? Trudno mi powiedzieć, jak takie coś nie wejdzie, no to jak ja mam skomentować coś, czego ja nie widzę? I słyszałem o jakimś nowym kanale? Ktoś mi pisał w komentarzach, też nic nie wiem, przysięgam, nie wiem nic. Nawet nie wiem, co to za kanał, gdzie go szukać, jak się nazywa. I to chyba zrozumiałem w komentarzu, że to stratkowy kanał. Ale mogę się mylić, bo może źle zrozumiałem. Kończę i trzymajcie się. Dzień dobry i trzymajcie się. Do zobaczyska na kolejnym miejscu, może już na Litwie. A tak, słuchajcie, wygląda dojazd do tej plaży, całkiem przyzwoity. Gorzej jest, jak się ktoś napatoczy z naprzeciwka, bo jest dosyć wąsko i ja nie mam pojęcia, jak tutaj się by trzeba mi było minąć, ale możecie sobie zobaczyć taki krótki wyjazd stąd, bo my teraz wracamy. No ale taka sama droga jest w tamtą stronę, tak jak widzicie, no jest wąsko i tak naprawdę na jeden samochód, żeby tu się trzeba było minąć, to ja nie wiem, co trzeba zrobić w takim układzie, bo po lewej stronie macie skarpa, a po prawej stronie, jak widzicie, macie takie jakby, nie wiem jak to nazwać, no też skarpę, no i co powoduje, że tutaj minięcie się dwóch samochodów chyba jest, nawet powiedziałbym, nie tyle co graniczy z cudem, co jest niemożliwe. I taki dojazd, i już tu widzicie tą całą knajpę Jaćwink, czy jak ona się tam nazywa, i przy okazji sklep, gdzie możecie sobie podskoczyć. Także zobaczcie, samochodem nie wiem czy półtorej minuty. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, Mexicano TV.